umiemy już obliczać pochodną iloczynu dwóch funkcji. Ja teraz przypomnę, jak ten wzór wygląda. Czyli powiedzmy, że mamy iloczyn dwóch funkcji f od x razy g od x no i chcemy obliczyć jego pochodną. No to zgodnie z regułą Leibniza to jest po prostu pochodna pierwszej funkcji razy ta druga funkcja dodać analogiczny drugi składnik, tylko że te funkcje są zamienione rolami. Najpierw mamy f od x... A następnie pochodną funkcji g, czyli raz różniczkujemy jedną, raz drugą. Takie mamy dwa składniki. No a teraz tematem tego filmu jest pochodna ilorazu dwóch funkcji. Jak obliczyć pochodną ilorazu dwóch funkcji? Podzielone przez g od x, f od x, podzielone przez g od x. I chcemy obliczyć pochodną czegoś takiego. No okazuje się, że można bardzo łatwo wyprowadzić ogólny wzór na pochodną takiego ilorazu, korzystając z tego wzoru na pochodną iloczynu. Wystarczy tylko to wyrażenie, które tutaj mamy, zapisać jako iloczyn. No jak to zrobić? No bardzo prosto. Wiemy, że dzielenie to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność. Czyli dzielenie przez g od x to jest to samo, co mnożenie przez g od x do minus pierwszej. g od x do potęgi minus pierwszej to jest odwrotność g od x. Czyli to wyrażenie, które tutaj napisałem w nawiasie jest dokładnie równe temu wyrażeniu, które tutaj mamy po lewej stronie w nawiasie. f od x podzielone przez g od x to jest to samo, co f od x razy g od x do potęgi minus pierwszej. No ale teraz mam tutaj iloczyn dwóch funkcji, więc mogę skorzystać z tego wzoru, który napisałem tutaj u góry. Czyli to będzie równe, zgodnie z tym wzorem na górze, f' od x razy ten drugi czynnik przepisany bez zmian, dodać tym razem pierwszy czynnik przepisuje bez zmian, czyli to będzie f od x, razy pochodna tego drugiego czynnika. No ale ten drugi czynnik to jest funkcja złożona. Najpierw na argument x działa funkcja g, a następnie wynik działania funkcji g jest podnoszony do potęgi minus pierwszej, czyli mamy tutaj złożenie funkcji g z funkcją potęgową. No to musimy skorzystać ze wzoru na pochodną funkcji złożonej. Może tutaj to napiszę u góry jak się liczy tę pochodną, żeby nie przypisywać całego tego wyrażenia kilka razy. Czyli mamy pochodną czegoś takiego. No to zgodnie ze wzorem na pochodną funkcji złożonej, najpierw liczymy pochodną tej zewnętrznej funkcji. A ta zewnętrzna funkcja to jest coś tam, jej argument do minus pierwszej. Jak mamy coś tam do minus pierwszej, to pochodna tego to jest ten wykładnik, czyli minus jeden razy to coś, ten argument, który tam był, to coś do potęgi o 1 mniejszej. Jak od minus jedynki odejmiemy 1, no to będziemy mieli minus 2. Czyli to jest pochodna funkcji coś tam do minus pierwszej. Minus 1 razy to coś do minus drugiej. No ale dalej, zgodnie ze wzorem na pochodną funkcji złożonej, musimy to jeszcze pomnożyć przez pochodną tego czegoś, tego argumentu. I tym argumentem tutaj jest g od x, czyli to będzie po prostu g' prime od x. Po prostu pochodna tej funkcji wewnętrznej. Czyli to jest ta pochodna, którą tutaj muszę wpisać. Minus 1 razy g od x do minus 2 razy g' prime od x. No i obliczyłem pochodną ilorazu. No tylko ten wzór, który tutaj napisałem, nie przypomina za bardzo na pierwszy rzut oka tego, który znajdziecie w podręcznikach do analizy, czy w tablicach matematycznych, więc teraz go trochę przekształcę, żeby wyglądał jak ten, który tam można znaleźć no to napiszę z powrotem to w postaci ułamków. Czyli tak, tutaj będę miał f' od x pomnożone przez g od x do minus pierwszej, czyli to jest to samo, co podzielone przez g od x. No i tutaj mam drugi składnik, tutaj mam minus jedynkę, czyli tutaj będę miał znak minus. No i ten drugi ułamek będzie wyglądał tak. W liczniku mamy f od x... I g' od x. g' od x. Tutaj przepisałem do licznika te dwa czynniki. Minus jedynkę wyciągnąłem przed ułamek, stąd jest tutaj minus. No a co będzie w mianowniku? W mianowniku będzie g od x do kwadratu. No bo tutaj mamy to wszystko pomnożone przez g od x do minus drugiej. Czyli to jest to samo co podzielenie przez g od x do kwadratu. No więc... Tyle będzie równe to wyrażenie. No i teraz chciałbym dodać do siebie te dwa ułamki, no ale one mają różne mianowniki. Tutaj mianownikiem jest geodx, a tutaj jest geodx do kwadratu. No to, żeby sprowadzić do wspólnego mianownika, no to ja tutaj pomnożę licznik i mianownik przez geodx w tym pierwszym ułamku. Specjalnie sobie zostawiam tutaj nawet miejsce. Pomnożę licznik i mianownik przez geodx, czyli rozszerzę ten ułamek przez coś takiego. No to jest po prostu jedynka, tak? Na tym polega rozszerzanie ułamków. No i teraz mogę dodać do siebie po prostu te liczniki, bo mianownik mam taki sam. W mianowniku mam po prostu g od x do kwadratu. g od x do kwadratu. No a w liczniku mam f' od x razy g od x odjąć f od x razy g' od x. No i to jest taka postać tego wzoru, którą znajdziecie w tablicach czy w podręcznikach. Ja tu może jeszcze napiszę, że to jest właśnie pochodna ilorazu, żeby narysować wokół tego pięknego wzoru ramkę. Czyli mamy taki wzór. Oczywiście zawsze można go łatwo wyprowadzić z tego wzoru, który był na początku. Ze wzoru na pochodną iloczynu, no i z tego, że znamy pochodną funkcji złożonej, pochodną funkcji potęgowej. No ale czasami, właściwie prawie zawsze, jak liczymy pochodne, to po to, żeby szybko coś obliczyć, to warto ten wzór po prostu pamiętać. Nauczyć się go na pamięć i stosować go od razu w tej postaci. No ta postać jest trochę podobna do, do tego, co mieliśmy we wzorze na pochodną iloczynu, no ale są pewne różnice. Przede wszystkim tutaj mamy minus, tu był plus. A po drugie mamy całość podzieloną jeszcze przez geodx do kwadratu. No więc to jest tak, że mamy pochodną licznika razy mianownik, odjąć licznik razy pochodna mianownika, no i całość jeszcze podzielona przez kwadrat mianownika. Warto ten wzór zapamiętać, tak samo jak wa warto zapamiętać wzór na pochodną iloczynu. No a w następnym filmie pokażę jakiś przykład. Na przykładzie sobie przećwiczymy zastosowanie tego wzoru.